priorytetem gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości jest budowanie i rozwój polskiej gospodarki w oparciu o polskie firmy, polskie produkty. Zapraszamy oczywiście inwestorów zagranicznych, ale chcemy, żeby tutaj w Polsce produkowali, żeby tutaj tworzyli trwałe miejsca pracy, innowacyjne miejsca pracy. Ja dzisiaj rano miałam też okazję z panem marszałkiem województwa Władysławem Ortylem spotkać się z inwestorami, którzy chcą tutaj zainwestować na Podkarpaciu. Trzeba rozwijać polski przemysł, bo to jest szansa dla polskiej gospodarki. Trzeba inwestować w polskie firmy i mogę powiedzieć w ten sposób, że czas skończyć z tym myśleniem, co by tu jeszcze sprzedać, tylko trzeba zacząć myśleć, gdzie by tu jeszcze zainwestować, żeby polskie firmy się rozwijały. Priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości jest skierowanie, tym priorytetem gospodarczym jest skierowanie jak największego strumienia środków finansowych właśnie do przemysłu, właśnie dla przedsiębiorców, po to, żebyśmy mogli rozbudowywać polskie firmy, budować polskie firmy, tworzyć miejsca pracy, tworzyć polską wartość dodaną w polskim przemyśle, żebyśmy budowali gospodarkę opartą o badania i rozwój. I tutaj te zakłady w Sanoku są najlepszym przykładem tego, że tak jak już na początku wspomniałam, doskonałe produkty, doskonała marka, tylko trzeba dobrej woli, żeby ta firma mogła funkcjonować i takie firmy trzeba wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezes.